znajduje się w Ewangelii świętego Marka, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Tytuł kazania: czym jest Ewangelia? Zapraszam pastora Konrada Pasikowskiego do kazania. Dziękuję za przeczytanie tego bardzo ważnego fragmentu, który wydaje się być niepozornym fragmentem, no bo co to jest za fragment do kazania Słowa Bożego? Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. No wydaje się, że tu nic takiego interesującego, nic takiego odkrywczego pewnie nie będzie i faktycznie pewnie by nie było, gdyby nie to, że jest to początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jest to coś niezwykłego. Początek, to słowo początek nawiązuje do Księgi Rodzaju. Tam też pada to słowo, co prawda w języku hebrajskim, ale w tłumaczeniu greckim będzie to samo słowo, arche, początek, na początku. Kiedy ewangelista Marek, zwany też prawdopodobnie Janem Markiem, bo prawdopodobnie to był właśnie Jan Marek, siostrzeniec Barnaby, towarzysz Pawła, ale i też uczeń apostoła Piotra, który spisywał nauczania apostoła Piotra w Rzymie, jak podaje historia wczesnochrześcijańska, zaczyna swoją Ewangelię, zaczyna tę najkrótszą Ewangelię, w zasadzie prawdopodobnie pierwszą spisaną przez ewangelistów, od słowa, tak jakby zaczynał nowe stworzenie, początek. Pewien nowy początek, zresztą nie wiem, czy wy lubicie początki, to zależy, natomiast coś, co jest nowe, co jest nowy początek, jakaś taka wiosna przychodzi, prawda, odwilż. Lubimy taki motyw, że coś się rodzi, coś jest fajnego, coś się dzieje, prawda? I właśnie tutaj ewangelista Marek mówi nam o tym, że ten początek tej historii, tego tekstu, gdy czytelnik wejdzie w ten tekst, gdy zacznie go czytać, gdy zacznie go studiować, to będzie nowy początek. Początek Ewangelii, początek spotkania Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Słowo Ewangelia to oczywiście znaczy dobra wiadomość, dobra nowina. Składa się z przyrostka, jakim jest eu i słowa Angelia. Od słowa angelos, posłaniec, ten, który ma do przekazania pewną wiadomość. Więc to jest dobra wiadomość, po prostu coś dobrego, co chcemy usłyszeć. Co ciekawe, to słowo nie było nieznane pierwszym czytelnikom Ewangelii Marka, no bo powiedzmy sobie, że skoro Marek napisał pierwszą z Ewangelii i jedynie on opisuje to właśnie Ewangelium, to być może nikt wcześniej tego słowa nie znał, że on to wymyślił. Nie, ludzie to znali, było to słowo określające wiadomość o zwycięstwie naszej armii albo wiadomość o koronacji króla. I to słowo było powszechnie znane. Od tego słowa też pochodzi właśnie posłaniec, czy to słowo Angelia pochodzi od posłańca, angelos, czy po angielsku angel, czy też wydaje mi się, że i chyba jest w rosyjskim czy w ukraińskim podobnie, tak, angel, więc jest to ktoś, kto przekazuje wiadomość. Można powiedzieć, że ten tekst, który trzymamy w rękach, który uchował się przez prawie 2000 lat, jest tym posłańcem, jest tym treścią tej wiadomości. No i pytanie, co tu takiego nadzwyczajnego w tej wiadomości? Chyba już tyle lat słyszymy o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, że jakby no, co tu jeszcze można przeczytać, co tu można jeszcze wyczytać z tego wszystkiego. Jednak jak później w wersecie 9 czytamy, Jezus z Nazaretu Galilejskiego okazuje się być Chrystusem i Synem Boga. Chrystus to znaczy Mesjasz, od hebrajskiego słowa Maszijach, to znaczy z kolei pomazany. Ktoś, kto został pomazany olejem, na kogo wylano olej. W tamtych czasach olej symbolizował raczej coś pozytywnego, coś, co zazwyczaj pachniało, olejek zapachowy, był zazwyczaj lub często czymś drogim i było symbolem również wybrania kogoś do specjalnej misji, do specjalnego zadania, ponieważ namaszczany był i prorok,
Nowy prorok, kiedy mistrz prorocki wybierał ucznia prorockiego, namaszczał go, wylewał ten olej na jego głowę jako znak tego, że Bóg ciebie dotyka do tego, żebyś był prorokiem. Ale również kapłan i arcykapłan byli również namaszczani, kiedy obejmowali urząd kapłański. I również król, kiedy prorok Samuel udał się do Dawida i namaścił go i ten olej zapachowy spływał mu tu z głowy i to był znak, Bóg ciebie wybrał, żebyś wykonał to zadanie. Więc teraz Marek to, co nam chce powiedzieć, to chce nam powiedzieć to Jezus z Nazaretu Galilejskiego, postać historyczna, człowiek, którego wszyscy wtedy znali, jest tym Mesjaszem, jest tym pomazańcem, jest tym wyznaczonym przez Boga do konkretnego zadania, do wielkiego zadania. No i okazuje się, że przecież Żydzi oczekiwali na Mesjasza wiele lat i w Starym Testamencie były zapowiedzi, że przyjdzie Mesjasz, przyjdzie Maszijach, przyjdzie, czy po grecku powiedzielibyśmy Chrystus, który wyzwoli nas z tego, co jest złe na tym świecie, który uratuje nas, który pokona wrogów. W tamtym czasie byli to przede wszystkim Rzymianie. Ale nie każdy się spodziewał, że ten człowiek będzie wyglądał jak zwykły człowiek. A tak wyglądał właśnie Jezus. Jak jeden z nas, albo jeden z tych ludzi, którzy go wtedy otaczali, prawda? Tak samo ubrany, zachowujący się, pozornie tak samo, mający ciało, krew, musiał spać, musiał jeść. Pić oczywiście też. Więc nie spodziewali się, że ten wielki Mesjasz, ten przywódca, ten wielki król będzie zwykłym człowiekiem, stosunkowo młodym mężczyzną, dla wielu wybitnych profesorów o wiele za młodym, żeby cokolwiek mówić ciekawego czy mądrego, że jeszcze będzie pochodził z Nazaretu Galilejskiego, czyli z północnego Izraela, a więc z krainy, gdzie generalnie żyli ludzie statystycznie, albo przynajmniej stereotypowo, mniej pobożni, więcej pogan tam mieszkało, tacy bardziej liberalni, to ten wielki Mesjasz ma pochodzić z takiej krainy, która gdzieś tam raczej nie wiąże nam się ze świątynią, gdzieś tam dalej jest, bliżej Samarii. I że to ma być cieśla, który gdzieś w warsztacie hebluje, piłuje, ociosuje pewne belki, jakieś konstrukcje i tym zajmował się przez większość życia nasz Zbawiciel, obrabianiem drewna. Wcale się nie dziwię, że zajmuje się teraz obrabianiem kościoła, bo to też nie jest takie łatwe zadanie. Więc ludzie, którzy żyli wokół niego, nie widzieli w nim Mesjasza. Mówili, czy to nie jest syn Józefa, jego siostry, jego bracia są pomiędzy nami. Jak przyszedł do Nazaretu, jak będziemy czytali później w Ewangelii Marka, właśnie to jest główny zarzut. Czy to może być nauczyciel, czy to może być rabin, czy to w ogóle może być Mesjasz? Po drugie, Żydzi wcale niekoniecznie spodziewali się, że ten Mesjasz będzie synem Boga. Bo móc o kimś powiedzieć, że jest synem samego Boga, to już powiedzieć tak naprawdę, że Bóg jest jego ojcem. Wiecie, myśmy się już przyzwyczaili, że o Panu Jezusie mówimy Chrystus, czyli Mesjasz, i mówimy, że jest Synem Bożym, ale gdyby ktoś z nas tutaj siedzących dzisiaj powiedział, moim ojcem jest sam Bóg, a ja jestem Synem Boga, to co by powstało w waszych myślach? Zgodzilibyście się, że tak może być, czy tak nie może być? Nie w tym znaczeniu, że wszyscy jesteśmy dziećmi Boga, ale on by powiedział, ja jestem szczególnym Synem Boga, umiłowanym do szczególnego zadania. I oni się tak właśnie czuli. Przyszli pewnego razu do synagogi. Może była to nawet ulica Łąkowa, bo przecież Łąki były wtedy też, tak? Nie wiemy tego. Przyszli do synagogi w sobotę i ktoś nagle z nich wstaje i mówi, przebaczone są ci twoje grzechy. Ktoś nagle mówi, uzdrawiam ci, idź w pokoju. Ktoś nagle mówi, demony, zamilknijcie. Ktoś mówi, czy można w szabat dobrze czynić, czy źle czynić. Czy można kogoś uzdrowić, czy można zjeść coś w szabat. Czy można, nie wiem, co jeszcze. Zaczyna się rządzić, tak jakby był u siebie. Mówi, jestem synem Boga, a Bóg jest moim ojcem. Oj, popukać się w głowę to by było za mało. W nas by się coś wzburzyło, że przychodzi nam tu i nam tu coś rujnuje. Coś nam tu wywraca do góry nogami. Kim on jest? Niech uczyni może jakiś znak. Jak uczyni znak, to byśmy może wiedzieli. Oczywiście te wszystkie znaki, które czynił, się nie liczą, bo są za słabe, za małe. Nie wiem, dlaczego się nie liczą dla nich.
A dlaczego się dla nas czasami nie liczą? Też nie wiem. Być może dlatego Marek, kiedy zaczyna swój tekst, mówi właśnie o początku, jak gdyby to był jakiś początek. Przecież ktoś, kto czyta Biblię, nawet dzisiaj wydaną, mówi, no jaki to jest początek? Już jesteśmy dawno za połową, bo połowa wypada mniej więcej w połowie Księgi Psalmów, czy tam w drugiej połowie Księgi Psalmów. Jaki to jest początek? Przepraszam, to historii wcześniej nie było? To nie było ciekawych historii, nie było ciekawych ludzi, ciekawych bohaterów wiary, nie było, Bóg nie działał wcześniej? To teraz jest jakiś początek nagle w 30 czy w 26 roku naszej ery? A jednak tak bardzo się ekscytuje, mówi, to jest dobra nowina, to jest dobra wiadomość. Wrzućcie to sobie na Facebooka, zasubskrybujcie ten kanał, zróbcie wszystko, żeby być na bieżąco z tym, co wam zaraz będę mówił, bo zobaczycie, że to jest naprawdę coś, co odmieni wasze życie, całe życie, co może odmienić wasze całe życie. To będzie wasz początek dobrej nowiny dla was, o was, dobrego już nie tylko czasu czy chwili, ale w ogóle zmiany całego życia. Jeżeli ktoś z uwagą, z wiarą i na serio podejdzie do tekstu Ewangelii Marka, czy w ogóle do Biblii, ale akurat teraz bardziej mi chodzi o Ewangelię Marka, gdzie mamy tego Jezusa wprost namalowanego słowami, wyrysowanego, jak On mówił, jak On robił, gdzie uczęszczał, co robił, jak się zachowywał. Wtedy naprawdę możemy spotkać tego Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, również w lekturze. Tu, gdzie jesteśmy dzisiaj, w Łodzi, siedząc sobie czy w kościele, czy w lokalu w budynku D, czy u siebie w domu, otwierając Ewangelię, możemy tam spotkać Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który nie był tylko i wyłącznie Jezusem z Nazaretu Galilejskiego. Dlatego jest to całkiem nowy początek życia. I później czytamy, że jest pewne wprowadzenie. To znaczy, że ten początek jest czymś jednak poprzedzony. I Marek dobrze wie, że coś jednak wcześniej było. Bo mówi tak, jak napisano u Izajasza proroka, oto posyłam anioła mojego przed tobą, aby przygotował drogę twoją. Głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego. Czyli Jan Marek, no nie był apostołem, no ale ewangelista i słyszał to prawdopodobnie też ze słów Piotra apostoła, dobrze wiedział, że wcześniej były księgi Starego Testamentu, że byli prorocy, że Bóg mówił do Izraela, kiedy wyprowadził ich z Egiptu, posyłam mojego anioła, aby was wprowadził do ziemi Kanaan. 23 rozdział Księgi Wyjścia. Albo trzeci rozdział Księgi Malachiasza, gdzie Bóg mówi, posyłam anioła mojego przede mną, aby mi przygotował drogę. Albo mówi w Księdze Izajasza w 40 rozdziale, niech ludzie nawet na pustyniach wołają, przygotujcie ścieżkę dla Pana, bo przychodzi sam Bóg. Przychodzi, żeby nas uratować, żeby odmienić nasze życie. Tak więc Mesjasz nie zjawia się w próżni, nie przychodzi znikąd, jest zapowiedziany, jest oczekiwany. I to przyjście Mesjasza musi być poprzedzone przygotowaniem. I to jest dobre, że takie wielkie rzeczy dobrze się na nie przygotować. Niedobrze jest wejść hura z pełnym takim optymizmem, nawet nie wiem w co wchodzę, a później tego żałować, później cofać się, później mówić, czemu ja tego lepiej nie przemyślałem, nie przemyślałam, czemu nie zastanowiłem się. Więc widzimy, że Jezus przychodzi na przygotowany teren, bo na pustyni, właśnie na tej pustyni, która była zapowiedziana, wystąpił Jan Chrzciciel, czyli Jan Zanurzający i głosił chrzest upamiętania, czy lepiej byłoby powiedzieć zanurzanie na opamiętanie, żeby ludzie przyszli, mówimy dzisiaj po rozum do głowy, żeby dopuścili głos Ducha Świętego do siebie i żeby wyznawali swoje grzechy. I wychodziła do niego cała kraina judzka i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, a on chrzcił, czyli zanurzał ich w Jordanie, wyznając grzechy swoje. Jordan to oczywiście rzeka. Jan miał na sobie odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder swoich, jadał szarańcze i miód leśny.
Ciekawa charakterystyka. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że to był jakiś asceta, jakiś pustelnik, no, mieszkał na pustyni, ale też chodzić w takiej sierści wielbłądziej to też nie jest takie wygodne. Ona nie jest miękka jak sierść, nie wiem, lamy czy alpaki, czy owcy nawet, chociaż no, ale to już jest sierść wielbłądzia, bardzo szorstka, prawda? Ale nie miał też wykwintnej diety. To, co znalazł gdzieś tam w lesie, mówimy, że mieszkał na pustyni. Pamiętajmy, że to pustynia znaczy miejsce puste, pustkowe. Niekoniecznie znaczy pustynia z wydmami jak Sahara, prawda? Mówimy o pustyniach w Izraelu, czyli o pustych miejscach, ale to nie znaczy, że tam nie było na pewno żadnych drzew czy krzewów. Więc znalazł to, co znalazł, po prostu jadł. I teraz pytanie, czy znamy kogoś ze Starego Testamentu, kto podobnie wyglądał, kto podobnie się ubierał? To był pewien znak z Księgi Królewskiej. Podobnie wyglądał Eliasz, prorok Eliasz, o którym Malachiasz właśnie pisał. Prorok Malachiasz w Starym Testamencie: oto posyłam Eliasza przede mną. I Pan Jezus mówi o Janie Chrzcicielu, że to był właśnie ten drugi jakby Eliasz, który przyszedł i nauczał i zwracał serca ludzi do Boga. Miał takie powodzenie, że całymi gromadami, całymi tłumami wychodzono do niego na tę pustynię. Słuchajcie, dzisiaj wyjść w ogóle gdziekolwiek na jakieś wydarzenie w mieście, to nam się czasami nie chce, prawda? Ale gdzieś wyjść poza miasto, na pustynię, gdzieś, gdzie będziemy daleko od domu, od sklepu, to już w ogóle nie fajnie. A jednak ludzie wychodzili i słuchali go i wchodzili do tej rzeki Jordan. To też przywodzi nam na myśl pewne wydarzenia ze Starego Testamentu, kiedy Bóg przeprowadzał Izraelitów przez Morze Czerwone, a później właśnie przez Jordan, kiedy wchodzili do Ziemi Obiecanej. Z tą różnicą, że wchodzili wtedy suchą stopą. Bóg trzymał te wody Morza Czerwonego jak dwie ściany, czytamy w opisie Księgi Wyjścia, a Jordan również zatrzymał się, gdy weszli i chociaż pierwsi no, musieli skonfrontować się z wodą, to już wszyscy następni przeszli suchą stopą przez Jordan. Tym razem znak musi być inny. Wtedy Bóg chciał pokazać, że On chroni ich przed tym, co jest na zewnątrz, przed innymi ludami, przed tymi wrogami. On, jak te wody, chroni swój lud. Teraz Jan Chrzciciel mówi, słuchajcie, jest nowy początek, musimy to, co stare, pogrzebać, utopić. Nie można przyjąć Mesjasza, ale żyć po staremu. Trzeba wyznać swoje grzechy, trzeba zmierzyć się z prawdą o samym sobie. To jest bardzo odważne zadanie i nie wszyscy chcą dzisiaj podjąć to zadanie. Wtedy też nie wszyscy chcieli. Jak skonfrontować się z samym sobą? Czy ja muszę się dowiedzieć, że jestem słaby, że jestem niewystarczający być może, że popełniłem błędy, których nie mogę cofnąć, że nigdy nie dosięgnę tego ideału, który gdzieś tam w głowie mam, że zawiodłem kogoś albo nie zrobiłem czegoś, co może mógłbym zrobić? I Jan Chrzciciel mówi, tak, musisz się z tym skonfrontować, bo tylko w prawdzie o sobie możesz spotkać prawdziwego Mesjasza. I wchodzisz do tej wody po to, żeby to zostawić, żeby się z tym rozliczyć i żeby zacząć nowy rozdział. Owszem, ten nowy rozdział też nie jest taki, że wszystko jest idealnie od razu, bo wszystko jest w procesie, ale jest decyzja. Ja nie chcę tak żyć jak wcześniej. Ja chcę żyć po nowemu. Ja chcę żyć w nowy sposób. Ja chcę żyć, jakby to był nowy początek dobrej nowiny, którą przynosi Jezus Chrystus, Syn Boży. Tak więc no, musieli się tam też zamoczyć, pobrudzić. Pewnie ta woda też nie była jakaś czysta, bo Jordan nie jest górską już rzeką, tylko jest raczej wolno płynącą za kolami, mułem gdzieś tam i tym, tą całą roślinnością. Więc no, nie było to jakieś bardzo komfortowe, a jednak przychodzili i mówili, faktycznie coś w tym jest. Kiedy nas ta woda obmywa, to czujemy, jakbyśmy wychodzili z tego starego życia do nowego. Zresztą tak jak człowiek rodzi się z wód płodowych przecież też, tak? Kiedy wychodzi i zaczyna oddychać powietrzem, wychodzi z łona matki, no to właśnie opuszcza te wody płodowe. I tu jest podobna analogia do tego, że człowiek rodzi się na nowo. Szarańcza przypomina nam o ostatniej o plagach egipskich, a miód o krainie, która miała płynąć mlekiem i miodem, o ziemi obiecanej. Więc
widać, że Jan Chrzciciel stoi na pewnym takim połączeniu tego, co stare. Tu macie lewą stronę? No właśnie. Tego, co stare i tego, co nowe. Tego, co było i tego, co jest. Łączy jak gdyby Stary Testament z Nowym Testamentem, zapowiedź proroków z wypełnieniem zapowiedzią proroków, jaką jest spotkanie Jezusa Chrystusa. Tak więc widzimy, że Jan Chrzciciel tutaj wspomina, czy Marek, opisując Jana Chrzciciela, wspomina go właśnie jako ten łącznik ze starego do nowego. Dobrze jest mieć kogoś takiego jak Jan Chrzciciel. Dobrze jest mieć kogoś takiego, kto nam powie, słuchaj, to musisz jeszcze pomyśleć nad tym. Weź się zastanów, czy Bóg to właśnie chce dla twojego życia. To jest trudne dzisiaj. Nie lubimy słuchać uwag, nie lubimy słuchać porad, ani mądrzejszych od siebie. No ale mówię wam, bywają też i tacy, którzy są mądrzejsi od nas. I dobrze byłoby ich czasem posłuchać. Ja bym też chciał ich czasem posłuchać. Więc Jan Chrzciciel jest takim przewodnikiem i mogła powstać pokusa albo w jego umyśle, albo w umyśle jego słuchaczy, a może to jest ten Mesjasz. Ale Jan Chrzciciel rozwiewa wątpliwości, mówi, idzie za mną mocniejszy niż ja, któremu ja nawet nie jestem godzin schyliwszy się rozwiązać rzemyka u sandałów jego, czyli sznurówek. Ja chrzciłem was wodą, czyli zanurzałem was w wodzie. On zaś będzie was chrzcił Duchem Świętym, czyli zanurzał w Duchu Świętym. Zobaczcie, jaka piękna analogia, jaki piękny symbol. Tak jak byliście zanurzeni w tej wodzie, tak będziecie zanurzeni w Duchu samego Boga, w Duchu Świętym. Zakosztujecie Jego życia, życia boskiego. On was zaprasza do społeczności ze sobą. Nie na zasadzie handlowej umowy, że ja coś zrobię i ty mi, Panie Boże, coś za to zapłacisz. Ja będę przestrzegał 10 zasad, to ty będziesz mi błogosławił w codziennym moim życiu. Ja będę taki, to później będę żył nieskończony ilość czasu. Ja coś tam, to ty coś tam. To jest przecież chore, to jest handel. To Bóg nie chce handlować z nami. Nie wchodzi z nami w umowę handlową, tylko wchodzi, zobowiązuje się niejako w relację miłości. I dlatego czasami mówimy o tym umowa albo przymierze, dlatego, że jest to bardzo poważna relacja miłości, w której Bóg traktuje nas bardzo poważnie. I mówi, tak poważnie was potraktuje, że spiszemy nawet umowę. Ale nie dlatego, żeby coś przehandlować, żeby coś nas zastraszyć, żeby wymusić na nas coś. I stało się w te dni, że przyszedł Jezus z Nazaretu Galilejskiego i został ochrzczony przez Jana w Jordanie. To oczywiście jest inna historia. Marek nie tłumaczy, dlaczego tak się stało. Nie wiemy z tego tekstu, nie wiemy, co kierowało Jezusem. Wiemy z innych tekstów z Ewangelii Mateusza, że Jezus chciał wypełnić wszystkie proroctwa, które o nim były zapowiedziane. I zaraz, gdy wychodził z wody, ujrzał rozstępujące się niebiosa i ducha nań zstępującego jako gołębica. I rozległ się głos z nieba, tyś jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Wychodzi z wody, a z nieba stępuje na niego Duch Święty. To też jest, widzimy, zostawiamy to, co przyziemne. Zostawiamy to, czym żyliśmy do tej pory. I przyjmujemy to, czego nie widać, ale co jest lepsze, z góry, co jest potężniejsze, co jest prawdziwsze, co jest naprawdę i co jest niezniszczalne. No i ciekawe jest to, że te rozstępujące się niebiosa, czy jak mówią inne przekłady, rozrywające się, później również to samo będzie powiedziane o zasłonie, gdy Chrystus umarł na krzyżu, że zasłona rozerwała się na pół i miejsce najświętsze zostało połączone z miejscem świętym w świątyni. W ten sposób Bóg wchodzi w ten świat. Zaczyna się nowa era, era Chrystusa i era Jego panowania w ludzkich sercach, w tych, którzy chcą podjąć to wyzwanie. Tu mamy dopiero początek Ewangelii Marka i nie ma sensu iść dalej. Musimy to przemyśleć, co już usłyszeliśmy, co już przeczytaliśmy. Bo widzimy tutaj Jana Chrzciciela, który zachęca ludzi, chodźcie. Tutaj do mnie, do Jordanu. Chodźcie, zostawcie to stare życie. Zostawcie to, co wam ciąży,
co jest na waszych barkach. Zanurzcie się i zacznijcie od nowa. Ale to nie jest wszystko, bo po mnie idzie mocniejszy, który was zanurzy w Duchu Świętym. I za chwilkę jest podana ta historia, że Jezus przychodzi i doświadcza tego sam. Czy to jest historia o Jezusie? No tak. Ale czy to nie jest historia jako zachęta dla nas, abyśmy dołączyli do Niego, do tych wód Jordanu? Że skoro sam Jan zapowiada, słuchajcie, to jest pierwszy etap, zanurzyć się w wodzie, ale zanurzyć się w duchu samego Boga, to jest drugi etap. I po mnie przyjdzie ten, który może to dokonać. Ja tego nie mogę dokonać. On to może dokonać. I zaraz mamy tę historię, że Jezus przychodzi i jako pierwszy tego doświadcza. Po co? Owszem, żeby to się wszystko wypełniło i żeby mógł działać, i żeby mógł umrzeć i żeby mógł wszystko, ale również jako zachęta, bo przecież mówimy, że jesteśmy Jego uczniami, że idziemy w Jego ślady. Ta historia zachęca nas, że w twoim życiu, tak może się to wydarzyć, jak w życiu Jezusa z Nazaretu, że i On ciebie przyjmuje jako córkę i syna, jako tych, którzy mogą doświadczyć bliskości Ducha Świętego, takiej bliskości, jaką ma ten, który jest zanurzony w wodzie z wodą. Duża bliskość, prawda? Nawet nie można nabrać swobodnie oddechu przez chwilę. Zależy, jak tam długo jesteśmy pod tą wodą. Tak samo bliskość z Bogiem, kiedy się jej zaczyna doświadczać, jest, można powiedzieć, nawet w pewien sposób, to jest w cudzysłowie przytłaczająca, ale w tej przytłaczająca w tej dobroci i w tym wspaniałości, której nawet nie jesteśmy w stanie opowiedzieć. Dzisiaj Bóg przez swoich aniołów, a też ma takich, nie tylko tych aniołów niebiańskich, ale przecież posyła nie tylko ich, również przez wierzących, przez Kościół, przez Pismo Święte, przez Ducha Świętego. Dzisiaj Bóg znów mówi do ludzi, przygotujcie drogę dla Pana, drogę do waszego serca. Czy chcecie wziąć udział w tych przygotowaniach? To jest pytanie, które dzisiaj Jezus zadaje do was, kochani, i do mnie. Ja wiem, że większość z nas, przynajmniej jak tu jesteśmy, w pewnym momencie swojego życia powiedziała tak, chcę. I przygotowaliśmy się do tego chrztu, do tego zanurzenia i mieliśmy jakieś lekcje biblijne, później chrzest, modlitwę o Ducha Świętego. Ale może jest tutaj na sali ktoś, kto jeszcze to ma przed sobą i w najbliższej przyszłości chciałby. To prosiłbym, żeby taka osoba podniosła rękę. A ja będę się chciał na swoim miejscu, jak jesteście, modlić o te osoby. Czy jest ktoś, kto chciałby być niedługo ochrzczony i przygotować się do tego przyjęcia Chrystusa, to proszę, żeby teraz podniósł rękę. Mam jedną osobę i dwie osoby. Możecie pomyśleć, że teraz szczególnie o was będę się modlił właśnie, aby Pan Bóg was przygotował. Drogi Panie, dziękujemy za te osoby. Dziękuję Ci za Tymka. Dziękuję Ci, Panie, za Panią Marzenkę i za Dominika. Dziękuję Ci za te osoby szczególnie, ponieważ Ty powołujesz ich, aby doświadczyli tego, czego właśnie doświadczył sam Jezus Chrystus, aby doświadczyli oczyszczenia, nowego początku życia i zanurzenia w duchu Twoim, aby mogli doświadczyć Twojej obecności, Twojego życia. Panie, proszę, błogosław im, żeby wytrwali, żeby mogli w odpowiednim dla siebie czasie, jak najszybciej, ale też nie jak najpóźniej, w optymalnym czasie przystąpić właśnie do tego znaku, który Ty, Panie, urealnisz swoją obecnością. A nam jako zborowi, jako kościołowi, daj nam, Panie, umiejętność, mądrość i delikatność, aby wspierać ich na tym początku ich drogi. I być może przypominać sobie, jak to było na początku naszej drogi, wzbudzać taką chęć, że Panie, chociaż my nie musimy już teraz drugi raz się zanurzać, to przecież chcemy codziennie zanurzać się w Twoim Duchu Świętym. Daj nam, Panie, daj to każdemu, który teraz o to prosi. A modlimy się w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękuję za słowa skierowane do nas. A teraz proszę, powstańmy i zaśpiewamy pieśń. Pieśń numer 277, Cudowna łaska.
Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niech ci da pokój. Amen. Tak będą wzywać imienia mojego nad synami izraelskimi, a ja będę im błogosławił. Pieśnią 130 będziemy kończyli nabożeństwo cichą własną modlitwą, a ja teraz życzę, żeby Bóg przez Chrystusa, Pana naszego i Ducha Jego przemawiał do naszych serc.